Kosmiczny teleskop Hubble'a wykonał tajemnicze zdjęcie, które do dziś zadziwia. Były naukowiec z NASA, pani dr Mason, była bardzo przyjęta odkryciem, jakiego dokonano 26 grudnia 1994 roku. Niestety bardzo szybko przekonała się, że NASA nie ma zamiaru kontynuować badania tego dziwnego zdjęcia, więc wykrada tą fotografię i ujawniła ją światu. Chodzi tu konkretnie, iż w kosmosie sfotografowano coś, co wygląda jak błyszczące światłem miasto, unoszące się w mrocznym kosmosie. Dr Mason stwierdziła, że zdjęciem interesowały się tak zwane postacie, jak Bill Clinton czy Jan Paweł II. Co ciekawe, niezwykłość tego zdjęcia może też potwierdzać świadectwo Seneca Sodi, człowieka, który napisał wiele książek i twierdził, że wiele razy widział Boga i jeden z jego aniołów zabrał go do Nowego Jeruzalem, które rzeczywiście może znajdować się w kosmosie. Fragment jednej z jego książek brzmi: znowu wyjrzałem z rydwanu i zobaczyłem, że pędzimy bardzo szybko. Ziemia ze swoimi miastami, miasteczkami i górami znikała, jak zjawa w oddali. Wkrótce wydawało się, że księżyc mamy pod stopami, kiedy spinaliśmy się na filary niebios. Kiedy patrzyłem na zewnątrz z okna rydwanu, gwiazdy można było zobaczyć wszędzie. Tak jak zawsze widziałem je z ziemi. Wiedziałem wtedy, że nie wyszliśmy poza rejony Układu Słonecznego, więc zapytałem anioła, gdzie jest niebo. Anioł odpowiedział: to niedaleko. I kolejny fragment. Tym razem potwierdza, że Nowe Jeruzalem błyszczy jak obiekt na zdjęciu NASA. Szukałem za granicą. Właśnie wchodziliśmy w obszar jasnych chmur, przypominający wspaniały, świecący ziemski zachód słońca, tylko o wiele piękniejszy. Właśnie zwalnialiśmy. Byliśmy na wielkich przedmieściach niebiańskiego królestwa. Aktorka z Miodowych Lat ostrzega. Mówi o końcu życia na ziemi i śmierci. Link do nagrania w opisie. Aktorka z Miodowych Lat ostrzega. Mówi o końcu życia na ziemi i śmierci. Link do nagrania w opisie.